Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na kolejną część cyklu podsumowującą rok 2014 w testowanych przeze mnie produktach. Dzisiaj omówimy sobie myszki dla graczy. Zobaczycie najlepsze według mnie modele, najbardziej opłacalne, najbardziej odjechane. Zapraszam was do oglądania. Ok, zaczynamy nasz ranking. Volos to jedna z najlepszych myszek od TTE Sports Spider Maltek. Kosztuje nieco ponad 200 zł i w 100% jest warta swojej ceny. Jest bardzo wygodna i duża. Idealna dla graczy praworęcznych używających chwytu pełną dłonią. To co ją wyróżnia to zestaw dodatkowych przycisków umieszczonych pod kciukiem, które do złudzenia przypominają przyciski z konsolowego gamepada. Volos posiada w sumie aż 14 przycisków, dzięki czemu nadaje się świetnie do każdej gry, łącznie z gatunkami MMO i MOBA. Myszka uzbrojona jest w precyzyjny sensor laserowy Avago 9800, zapewniający aż 8200 dpi. Volos posiada podświetlenie, dodatkowe ciężarki i przewód zabezpieczony oplotem. Ostatnią zaletą myszki jest świetne oprogramowanie konfiguracyjne. Jeśli chodzi o myszki od TTE Sports by Thermaltake, zdecydowanie jest to mój ulubieniec. Kolejna propozycja to naprawdę świetna myszka optyczna z logo SteelSeries. Myszkę SteelSeries Rival kupimy w tej chwili za jakieś 200 zł. Posiada zaawansowany i precyzyjny sensor optyczny, zapewniający aż 6500 dpi. Dzięki opatentowanym przełącznikom SteelSeriesa przyciski myszki wytrzymają aż, uwaga, 30 milionów kliknięć, czyli prawie tyle co w klawiaturach mechanicznych. Myszka jest duża, solidnie wykonana i naprawdę wygodna. Waży 128 gram. Posiada w sumie 6 programowalnych przycisków oraz oprogramowanie SteelSeries Engine 3, dzięki któremu myszkę szybko i łatwo skonfigurujemy. Ostatnią rzeczą, która wyróżnia Rivala, są wymienne tagi, które umieszczamy z tyłu myszki. Rival już od ponad roku pozostaje w ścisłej czołówce najlepszych myszek optycznych na rynku. Zdecydowanie mogę go polecić. Teraz mam dla was propozycję od firmy Logitech. G502 Proteus Core to jedna z najbardziej zaawansowanych myszek tego producenta. Kosztuje ponad 250 zł, ale jest warta swojej ceny. Myszka posiada niesamowicie precyzyjny sensor optyczny Delta Zero, pracujący z rozdzielczością do 12000 dpi. Przełączniki myszki wytrzymują aż 20 milionów kliknięć, a łącznie myszka ma 11 przycisków. Jest duża, ciężka i bardzo wygodna. Dodatkowo możemy ją sobie dociążyć ciężarkami. Posiada naprawdę świetną rolkę i genialnie rozmieszczone przyciski. Myszka posiada także świetne oprogramowanie firmy Logitech, które pozwala skonfigurować ją w każdym szczególe, łącznie z dostosowaniem sensora myszki do podkładki, jaką posiadamy. Właśnie tą myszką Logitech udowodnił, że znów wrócił do gry. Bardzo przypadł mi do gustu także produkt firmy Rokat. Mowa tutaj o optycznej myszce Rokat Cone Pure Military, dokładnie edycji Desert Strike, kosztującej nieco ponad 250 zł. Mysz korzysta z precyzyjnego sensora optycznego R4, pracującego z rozdzielczością do 5000 dpi. Dostępna jest w kilku wersjach kolorystycznych, a to co ją wyróżnia to minimalizm. Nie ma żadnych zbędnych przycisków ani innych niepotrzebnych gadżetów, za to jest świetnie wykonana i bardzo wygodna. No i przy okazji też niesamowicie funkcjonalna. Mysz w sumie posiada 7 przycisków i przełączniki Click Master produkcji firmy Omron, które wytrzymują oczywiście wiele milionów klików. Bardzo fajna jest także rolka myszki, która jest świetnie wykonana. Oczywiście jak wszystkie produkty Rokata posiada bardzo dobre i łatwe w użyciu oprogramowanie. Aorus Thunder M7 to niesamowita myszka dla graczy, za stworzeniem której stoi firma Gigabyte. Przeznaczona jest generalnie do gier MMO, ale nie tylko. Posiada 16 w pełni programowalnych przycisków. Laserowy sensor zapewni aż 8200 dpi, natomiast wytrzymałe przełączniki firmy Omron zapewnią przyciskom 20 milionów klików żywotności. To co wyróżnia myszkę od konkurencji to niesamowicie odważny i świetny wygląd. Poza tym jest bardzo funkcjonalna i świetnie sprawdza się w grach. Zapłacić za nią trzeba jakieś 300 zł. Myszka Rapu V900 to jedno z największych zaskoczeń 2014 roku. Oczywiście zaskoczenie pozytywne. Firma Rapu stworzyła myszkę dla graczy bardzo solidnie wykonaną i bardzo wygodną, posiadającą laserowy sensor pracujący z DPI wynoszącym aż 8200.
Myszka posiada także wszelkie inne cechy, które są potrzebne graczom, czyli podświetlenie, dodatkowe przyciski, oprogramowanie, budowaną pamięć i dość przystępną cenę, ponieważ wynosić ona ma jakieś 220 zł. Pomimo, że firma Rappu dopiero wkracza na rynek sprzętów dla graczy, myszkę Rappu V900 mogę z czystym sumieniem polecić. Ostatni gryzoń, który w 2014 roku zasłużył na wyróżnienie, to myszka Hamai Rage MMORPG. Kosztująca jakieś 219 zł, wyposażona aż w 18 przycisków, z czego aż 12 dostępne są w formie praktycznej klawiatury, którą obsługujemy kciukiem. Myszka, jak sama nazwa mówi, nadaje się świetnie do gier MMO i RPG. Posiada przełączniki Omrona, jest bardzo solidnie wykonana i niezwykle wygodna. Optyczny sensor Avago 4050 pracuje z rozdzielczością do 4000 dpi. Myszka posiada także dodatkowe ciężarki. Jako że myszka ta jest bardzo solidnie wykonana i funkcjonalna, a kosztuje niewiele w porównaniu do myszek innych firm, stanowi silną konkurencję dla myszek chociażby Razera czy Logitecha. No i to na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie roku 2014 w kategorii myszki dla graczy. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!